Puste miejsce, dodać 261 równa się 630. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i obliczenia samodzielnie, ile równa się puste miejsce. Można to zrobić na parę sposobów. Narysujmy to sobie na osi liczbowej. To jest oś liczbowa. Możemy zacząć od pustego miejsca. Oznaczymy je sobie znakiem zapytania. Niech tutaj będzie nasz znak zapytania, i jeżeli dodamy do niego 261. Dodać 261, to wylądujemy w 630. Tu w równaniu jest nasze 630. Oznacza to również, że jeżeli zaczniemy w 630 i odejmiemy od tego 261, czyli wykonamy operację przeciwną, minus 261, minus 261, to znajdziemy się z powrotem w miejscu startu, w naszym znaku zapytania. Wróćmy do znaku zapytania. Jest parę sposobów na obliczenie tego działania. Uprościmy trochę sprawę, bo sposobów na rozwiązanie jest naprawdę dużo i obliczymy to tylko na dwa sposoby. Tak jak ja to liczę w pamięci. Ja bym to zrobił tak. Najpierw odjąłbym 200, nie rysuję tego dokładnie w skali, odejmuję 200 i trafimy w ten sposób w miejsce 430. Takie coś łatwo obliczyć w pamięci. Odjęliśmy 200 od tej liczby. Zobaczmy dalej. Teraz możemy odjąć 60. Odejmuję 60, 430, odjąć 60 to są 43 dziesiątki, odjąć 6 dziesiątek, to będzie 37 dziesiątek albo 370, tu będzie 370. I jeszcze musimy odjąć 1. Odjęliśmy 260 i jeszcze musimy odjąć 1. 370 odjąć 1 to 369, czyli ten znak zapytania równa się 369. Innym sposobem rozwiązania jest zamiana kolejności. Zamiast puste miejsce dodać 261 równa się 630, możemy powiedzieć, że 261 dodać puste miejsce równa się 630. Jedyne co zrobiłem, to zamieniłem tutaj kolejność. A takie równanie również możemy rozwiązać przy pomocy osi liczbowej. Narysujmy sobie oś liczbową jeszcze raz. Tym razem zaczniemy od liczby 261, niech tutaj będzie 261 i chcemy się dostać do liczby 630. To, co dodamy, to będzie nasze puste miejsce. No to zastanówmy się, co musimy dodać, żeby przemieścić się do 630. Będę dodawał takie liczby, którymi łatwo operować w pamięci. Mogę dodać 9. Dlaczego 9? Bo to przeniesie nas do 270, a 270 to ładna okrągła liczba. I znowu, żeby była okrągła liczba, dodajmy 30, żeby było w sumie 300. Teraz od 300 do 630 wystarczy dodać 330. Dodajmy 330, ile dodaliśmy razem? To jest 39, dodać 330 to razem 369. Dodałem 369. To są różne sposoby na otrzymanie tej samej odpowiedzi. Różne sposoby na rozwiązanie tego samego zadania.